zainstalowaliśmy instalację. Zaczęliśmy pierw od analizy wody. Wyszło, że woda jest brana ze stawu. Musieliśmy dołożyć filtrację piaskową. Filtracja piaskowa jest podłączona pod sterownik nawodnieniowy ST720. Jest w pełni automatyczna. Tutaj wystarcza płukanie tej instalacji raz, dwa razy dziennie. Filtracja jest oczywiście troszeczkę przewymiarowana, żeby nie było problemów z glonami w instalacji. Wszystkie rury doprowadzone są w jedno miejsce, czyli można, tak jak tutaj widać na ścianie jest popisane, mamy tunele, truskawkę, malinę sterowane z jednego miejsca. Dzięki temu sterownik, nie mamy pojemności rurociągów i nawozy mogą być bezpośrednio z jednego miejsca podawane na instalację. Sterownik jest przygotowany do uprawy, do prowadzenia dwóch, trzech upraw. To wszystko, wszystkie zawory, wszystko jest podłączone pod ten dozownik. Dozownik jest z pompą 25 m sześciennych na godzinę, silnikiem 4 kW. Ta instalacja jest w pełni automatyczna. Jak duży obiekt może obsłużyć ta instalacja? Tutaj jest w granicach, kwatery są hektarowe. Czyli jest 8 kwater, czyli jest praktycznie tutaj mamy do 8 hektarów. Sterownik może mieć do 20 zaworów i te zawory są odpowiednio w zależności od uprawy łączone w dozowniku po dwa zawory, po jednym zaworze, że sterownik jest dość łatwo się przystosowuje do wypływów, które mamy na obiekcie i utrzymuje określone zadane EC i pH na daną sekcję, którą nastawiamy. A proszę mi powiedzieć, czy te urządzenia, które tutaj widzimy, można wykorzystać w gospodarstwie, w którym uprawia się truskawki i maliny? Tak, może akurat ten sterownik jest przygotowany do tych dwóch upraw, może być truskawka, malina, ale rurociągi muszą być zebrane, sterowanie wszystko z jednego miejsca, gdyż potem pojemność rurociągów wpływałaby na nawożenie. I ten czas do prowadzenia zaworów do sekcji powodowałby jakieś błędy w nawożeniu. A jeśli weszlibyśmy już do tunelu, jakie przewody nawadniające w uprawach malin rekomendujecie? W malinach rekomendujemy przewody hydrodripa z rozstawą co 30 cm z wypływem 1-2 litra. Lub jeżeli klient sobie życzy, to zależy od podłoża, jeżeli jest bardzo piaszczysty, co 20 cm, jeżeli jest gliniaste, rozstawa może być nawet co pół metra. I tutaj grubość ścianki to jest uzależniona od klienta, bo to są troszeczkę większe pieniądze. Hydrodrip 18 milicali to jest 0,4 mm, to wystarczy na 4 lata. T-tape na co 2 lata wymieniamy, a hydrogola z ścianką 1 mm powinien starczyć na 15-20 lat. Do sterownika możemy podłączyć czujnik światła. Może to być podlewane po zbieraniu ilości światła i on automatycznie wtedy po nastawieniu danego EC i pH zmienia nam, zwiększając częstotliwość podlewania, zmniejsza nam EC. Na każdy mamy tutaj 3-4 grupy nawodnieniowe i na każdą grupę możemy mieć ustawiane inne EC, inne pH, wartości zadane. Sterownik ma swoją pojedynczą elektrodę do EC i pojedynczą elektrodę do pH. Istnieje możliwość rozbudowania tego do dwóch elektrod, zabezpieczenia tego dozownika. Jedna wtedy jest elektroda korygująca i sprawdzająca, czy utrzymywane EC i pH jest poprawne.